Podatek VAT w UK. Najważniejsze informacje, co musisz wiedzieć. Podatek VAT wydawałoby się, że jest jednym z prostszych podatków do rozliczania, do tego, żeby mieć wiedzę na temat tego podatku, ponieważ stawek podatkowych VAT w Wielkiej Brytanii mamy tak naprawdę trzy. Czyli mamy podatek 0, 5 i 20%. Co prawda jeszcze jest stawka podatku zwolniona, ale ona, jeśli chodzi o wysokość i wartość wyrażoną w pieniądzach, i równa się stawce zerowej. Więc kiedy musimy się zarejestrować na podatek VAT? Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, który działa na terenie Wielkiej Brytanii, jest to brytyjska firma, ta firma musi pamiętać o tym, że w momencie, kiedy osiąga swoją sprzedaż w 12 miesiącach, za chwilę wyjaśnię, jak to jest istotne, osiąga swoją sprzedaż większą niż 85 tysięcy funtów, ma obowiązek do zarejestrowania się na podatek VAT. Jak wygląda te 85 tysięcy, ponieważ wiele osób bardzo często myli, że te 85 tysięcy to jest od momentu, kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność przez 12 miesięcy, zrobiliśmy sprzedaży 75 i od następnego miesiąca, jak się zaczyna kolejny rok podatkowy, ta wartość nam się kasuje. Nic bardziej mylnego. Patrzymy na ostatnie 12 miesięcy bez względu na to, czy to jest rok podatkowy firmy, rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, po prostu 12 kalendarzowych miesięcy do tyłu. Czyli jeżeli w 12 kalendarzowych miesiącach przekroczymy naszą sprzedaż o 85 tysięcy funtów, mamy obowiązek i musimy zarejestrować się do podatku VAT w Wielkiej Brytanii. Sprawa ma się troszeczkę inaczej, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, który posiada swoją siedzibę firmy poza Wielką Brytanią, czyli non-UK resident, i posiadamy sprzedaż na terenie Wielkiej Brytanii. Tutaj też jest kilka kwestii związanych przede wszystkim z branżą e-commerce, gdzie wideo na temat e-commerce mamy specjalnie dedykowane i zrobione oraz posiadamy do tego również konsultacje, jeśli chodzi o branżę e-commerce. Więc w tym przypadku, w momencie, kiedy jesteśmy firmą, zakładamy, jest to firma z Polski, która posiada swój magazyn na terenie Wielkiej Brytanii. Czy to będzie magazyn nasz, czy to będzie magazyn obcy, gdzie magazynujemy nasz towar, którego nie sprzedaliśmy, a zrobiliśmy przesunięcie z Polski do Wielkiej Brytanii. W tym momencie, kiedy nasz towar wjechał na teren Wielkiej Brytanii, mamy obowiązek do rejestracji VAT-u w Wielkiej Brytanii jako firma non-UK resident. I o tym trzeba pamiętać. Tutaj nie będzie progu. Troszeczkę inaczej sprawa się ma, jeżeli sprzedajemy towar, który wysyłamy do Wielkiej Brytanii, ale o tym też w innym wideo, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Musimy pamiętać o tym, że w momencie rejestracji na VAT musimy wystawiać faktury VAT-owskie, które będą zawierały czynnik VAT, informację dotyczącą wartości netto VAT-u i wartości brutto. I ten VAT musimy go zrobić tak, abyśmy wiedzieli, jaką stawkę dodajemy. Czyli mamy stawkę 20, 5 i 0%. Większość produktów w Wielkiej Brytanii jest owatowana i ze stawką 20%. Mamy kilka produktów z stawką 5%. Mamy przede wszystkim energię elektryczną do domów, czyli do jako domestic. Mamy niektóre rzeczy dla dzieci. Ze stawką 0% mamy przede wszystkim rzeczy związane z żywnością, więc żywność głównie taksujemy zerową stawką VAT. Rozliczenia VAT-u w Wielkiej Brytanii mamy możliwość rozliczać się kwartalnie bądź rozliczać się rocznie. Ja osobiście zalecam dla przedsiębiorców rozliczenie się kwartalne, które jest troszeczkę prostsze, łatwiejsze i dużo większą kontrolę się posiada nad swoimi pieniędzmi, przede wszystkim nad cash flow, który jest bardzo, bardzo istotny w Wielkiej Brytanii i w ogóle w prowadzeniu działalności. Po więcej informacji, jeśli chcecie się dowiedzieć dużo więcej, kiedy, jak trzeba się rozliczyć, zarejestrować, jak wygląda cały system związany z VAT-em w Wielkiej Brytanii, zapraszam bardzo serdecznie na konsultacje oraz do naszych innych wideo i materiałów, które publikujemy na naszej stronie czy na naszych social mediach. Więc wszystkie informacje związane z tym otrzymacie w linkach
w opisie do tego wideo. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Ja nazywam się Szymon Niestryjewski z firmy SNK. Pozdrawiam. Dziękuję.